Dziękuję bardzo, pani marszałek, Wysoka Izbo. Na podstawie artykułu 184 ust. 3 punkt 1 wniosę o ogłoszenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Mamy przed sobą rozstrzygnięcie bardzo ważnej sprawy. Otóż 4 miesiące temu Prawo i Sprawiedliwość złożyło do laski marszałkowni wniosek, żeby zająć się wdrożeniem ustawy refundacyjnej. I co? I nic. I dzisiaj znowu spada. A my chcemy zadać proste pytanie. Chcielibyśmy, żeby premier odpowiedział, dlaczego polscy pacjenci w ramach oszczędności otrzymali wątpliwą przyjemność ponoszenia coraz większych kosztów w aptece. Przypomnę, że dzisiaj poziom odpłatności przez pacjenta w polskiej aptece to 36-37%. W krajach starej piętnastki 10%. Po drugie, jak rząd zamierza rozwiązać podobno w styczniu rozwiązany tak zwany protest pieczątkowy, skoro od 1 lipca zanosi się, że znowu część polskich pacjentów będzie ponosiło 100% odpłatność za leki. Po trzecie, kiedy to polscy pacjenci otrzymują wreszcie możliwość leczenia się nowoczesnymi lekami? I proszę mi nie mówić, że ostatnia propozycja dotycząca insuliny jest nowoczesna, ponieważ kończy się okres ochrony patentowej, a okres ochrony patentowej na leki to 10 do 12 lat. Cała Europa tą insuliną 10 lat leczy. I na koniec, jaki jest dzisiaj stan wdrożenia tak zwanych programów lekowych? Już raz mieliśmy ogromne zaburzenia dotyczące leczenia chorych nowotworowych. Dzisiaj nie wiemy, czy się to znowu powtórzy. Dlaczego chcemy tej informacji? Dlaczego powinien udzielić premier? Nie uważamy, żeby pan minister zdrowia był w stanie wiarygodnie na to odpowiedzieć. Nie przyjmujemy do wiadomości, że pan minister zdrowia powie jak pogodynka słusznie minionego systemu. W razie niepogody deszcz. A my chcemy wiedzieć, jaka jest rzetelna sprawa dotycząca polskich pacjentów. Dziękuję.